siła i moc, siła mięśnia zależy od przekroju poprzecznego. To jest najważniejsza sprawa. Dodajemy jakieś interwały, jeszcze mocniejsze, jeszcze szybsze i sprawdzamy, co się dzieje. Każdy trening ma sens, jeżeli jest przemyślany. Lifestyle and more, much more. Zapraszamy do studia Ryszarda, bo Ryszard zawsze miał dobrych zawodników, albo miał rękę do dobrych zawodników, albo miał szczęście, nie wiem jak to się nazywa, ale mi się wydaje, że miał wiedzę i umiejętności, które potrafił tym zawodnikom przekazać. Również dzisiaj dzieli się z naszymi widzami swoją wiedzą, doświadczeniem, olbrzymim doświadczeniem, co ważne, to doświadczenie w sposób bardzo czytelny i przejrzysty potrafi prezentować, zrozumiały potrafi prezentować. Dzięki temu tak chętnie Ryszarda słuchacie, a my przy okazji również. Bardzo się cieszę, że tak jest, że tyle ciepłych, dobrych słów słyszę. To miłe i to jakby motywuje mnie dalej, żeby myśleć, jak to przekazać, powiedzieć, żeby było jasne, czytelne, a równocześnie, żeby zainspirowało słuchaczy naszych widzów do tego, żeby coś zmienić w treningu, żeby w jakiś sposób urozmaicić trening, żeby go zmodyfikować. Najważniejsze to jest zawsze odpowiedź na pytanie dlaczego. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to robię, dlaczego w ten sposób, a nie w inny. I tutaj pierwsze pytania, przeczytałem oczywiście wszystkie pytania, które były takie najciekawsze i wybrałem dwa, a potem jeszcze jedno tutaj teraz ktoś dopisał. Pierwsze to było takie, pytanie do pana Ryszarda. Czy mogę prosić o szersze wytłumaczenie intensywności treningowej? Co dzieje się przy 60% tętna maksymalnego? Co przy 75%, 85% i 92%? W jakich strefach trenować? Jeśli mój start docelowy trwa godzinę 20 i jest szarpanym tempem, rolki w nawiasie. W jakich strefach trenować, jeśli mój start trwa 40 minut i jest startem o jednakowym tempie, no czyli bieg na 10 km. I to akurat możemy podciągnąć pod ten nasz challenge, ten bieg na 10 km. Drugie pytanie, które z tym też chciałem połączyć, to jest, czy odwrócona periodyzacja ma sens w treningu amatora? Trenażer sprzyja wykonywaniu krótkich, jakościowych treningów. Czy można by w ten sposób najpierw zbudować siłę i szybkość, żeby mieć później z czego tracić w okresie przedstartowym na dłuższych treningach. Tak naprawdę te dwa pytania zawierają drugi i trzeci rok AWF-u, fizjologię, trzeci i czwarty rok AWF-u, czyli teorię wychowania fizycznego i teorię sportu. A oprócz tego zawierają jeszcze doświadczenie trenerskie, dlatego że teoria treningu to jest suma doświadczeń trenerów, zapisana, powiększona jeszcze o wiedzę fizjologiczną. I teraz chcąc przygotować się do na przykład do biegu na 10 km, no to musimy te wszystkie historie, tą całą wiedzę posiadać dotyczącą intensywności, dotyczącą zmian fizjologicznych, które się dzieją przy poszczególnych strefach, no i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, żeby powiedzieć, że to nie jest naprawdę takie proste, bo przykładowo mamy Maćka, naszego Maćka, który będzie chciał pobiec na 10 km. Ja go będę chciał zobaczyć jakie ma rezerwy. No i może się okazać, że tak naprawdę ma za małą szybkość po to, żeby przebiec cały dystans poniżej 40 minut. Ma za małą rezerwę szybkości. Tą szybkość mam na myśli chociażby 100 metrów czy 200 metrów. Przebiegnięte najszybciej, jak to jest możliwe. No ma za słabą. No to musimy zwiększyć tą szybkość. No ale co to jest szybkość? No to jest czas reakcji, szybkość przewodzenia i moc wyzwalana, generowana przez mięśnie. No więc siła i moc, siła mięśnia zależy od przekroju poprzecznego. No to co? To musimy zwiększyć przekrój poprzeczny mięśni. Nogi przede wszystkim biegają, czy tylko biegają. No to zwiększamy przekrój poprzeczny mięśnia czworogłowego, czyli robimy przysiady. No dobrze, robimy przysiady, ale w jakim tempie te przysiady? W szybkim tempie, umiarkowanym czy bardzo wolnym? To już jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jakie obciążenia dawać w tych przysiadach? Jakie przerwy? Co jeść po takim treningu siłowym? Jak ten trening wpleść w przygotowania do 10 km?
I te wszystkie zależności trzeba wiedzieć, trzeba w jakiś sposób poukładać, żeby tą formą, którą chcemy, żeby zawodnik miał, trafić właśnie w te zawody. Mamy ten ostatni slajd, który pokazuje strefy wysiłku i pytanie dotyczące tych stref. Co się dzieje przy 60%, 75% to będzie w granicach tutaj 140, 85% to jest w granicach tutaj progu mleczanowego i tego 93%. To, co jest poniżej progu, poniżej 60%, to jest strefa szara, tutaj na szaro zaznaczona, to jest strefa regeneracji. Po ciężkim treningu, kiedy chcemy przyspieszyć regenerację, zutylizować kwas mlekowy, zutylizować produkty, które miały miejsce w trakcie wysiłku, to w tej strefie wykonujemy trening. Na rowerze to będzie rozjazd, przejażdżka, po meczu piłkarskim jest rozbieganie. To trwa 30 minut, nie więcej. I teraz uwaga, jeżeli w tej strefie zrobimy trening, ale bardzo długi, na przykład 4-5 godzin, to również jest bardzo ciężki trening. To już nie jest regeneracja. To jest również ciężki trening. 60% tętna maksymalnego. Tutaj jest, zaczyna się minimalna skuteczność treningowa, czyli coś, co obciążenie, które w jakiś sposób powoduje zmiany w naszym organizmie. U tych początkujących intensywność będzie przynosiła szybsze zmiany. U ludzi, u zawodników bardziej zaawansowanych trzeba tą intensywność zwiększyć albo zmodyfikować bodźce treningowe, inny rodzaj wysiłku o tej intensywności, żeby cokolwiek się w organizmie zaczęło dziać. Tak naprawdę ta strefa od 60% do progu mleczanowego jest strefą, w której przede wszystkim trenujemy wytrzymałość. Tutaj trenujemy przemiany energetyczne i teraz w zależności od tego, jaka ta intensywność będzie, większy udział będzie wolnych kwasów tłuszczowych, mniejszy udział węglowodanów i odwrotnie. 75%, między 60 a 75% to jest strefa doskonalenia przemian tłuszczowych. Czyli tutaj robimy wytrzymałość ogólną, wytrzymałość długiego czasu, wytrzymałość, w której dominującym źródłem energii będą wolne kwasy tłuszczowe pół na pół z glikogenem. To jest strefa, w której możemy redukować tkankę tłuszczową, powinniśmy redukować tkankę tłuszczową. To jest strefa, gdzie zawodnicy dyscyplin, które trwają 2 godziny i więcej, mogą wykonywać treningi metodą ciągłą. Dlaczego mówię o tej metodzie ciągłej? Dlatego, że przechodzimy w intensywność wyższą, czyli intensywność na progu mleczanowym. Próg mleczanowy, czyli intensywność, po której w sposób ciągły zaczyna wzrastać stężenie kwasu mlekowego, albo inaczej, ostatnie spoczynkowe stężenie mleczanu w mięśniach. Czyli wszystko, co jest poniżej progu, to ma charakter tlenowy, wszystko, co jest powyżej, zawodnik zaczyna się zakwaszać. I teraz ten próg, samo słowo próg, te sposoby wyznaczania i tak dalej, bardzo często jest demonizowany. Zawodnicy, którym bardzo precyzyjne wyznaczenie tego progu niekoniecznie jest potrzebne, próbują trenować bardzo precyzyjnie pod progiem czy tam nad progiem. A okazuje się, że te wartości progowe nie mają bezpośredniego przełożenia na ich wyniki sportowe. Na przykład zawodnik w tenisie musi być bardzo szybki, silny, skoczny, a równocześnie wytrzymały. No dobrze, no to co tu ma próg do tego? Ano to, że pamiętacie z któregoś tam wykładu, że trening podnoszący próg, trening wytrzymałości, trening na poziomie progu mleczanowego i lekko poniżej, degraduje włókna szybkie. To znaczy, że ten nasz tenisista, jeżeli będzie biegał metodą ciągłą, tutaj pod progiem, na tętnie 80-85% tętna maksymalnego i wyżej, będzie zabijał swoją szybkość. Czy to jest potrzebne tenisiście zabijać szybkość? Moim zdaniem nie. Podobna sytuacja ma miejsce w piłce nożnej, gdzie moc, czyli pierwsze trzy kroki mają fundamentalne znaczenie, a równocześnie wytrzymanie czasami 120 minut meczu. Czy taki bieg ciągły na poziomie 85% będzie dla piłkarza potrzebny? Moim zdaniem nie. Będzie degradował szybkość. No to teraz na pewno już oczekuję kolejnych pytań. No to jak w takim razie zrobić tą wytrzymałość tlenową, żeby nie degradować włókien szybkich?
Trzeba to zrobić albo na bardzo niskiej intensywności, jeśli metoda ciągła, czyli 60-65% tętna maksymalnego, albo stosować metodę przerywaną na długich odpoczynkach, na długich przerwach, gdzie to tętno mierzymy tylko kontrolnie, to znaczy zawodnik biega na przykład 100 metrów bardzo luźno, spokojnie, tą setkę można zawsze wyliczyć precyzyjnie, na przykład w 20 sekund, przy jego życiówce przykładowo 13 sekund. Biega w 20 sekund i potem odpoczywa albo 40 sekund, albo nawet minutę w marszu albo w truchcie. O to chodzi, że biegając te 20 sekund, zawodnik nie wyprodukuje tyle kwasu mlekowego, żeby on się odkładał w mięśniach. Maksymalny wyrzut, maksymalna produkcja mleczanu następuje po 30-40 sekundach wysiłku o maksymalnej intensywności. Jeżeli w tych 20 sekundach nawet coś zostanie wyprodukowane, niewielka ilość, to ona zostaje zutylizowana w trakcie marszu bądź truchtu. W ten sposób trenują sprinterzy, w ten sposób robią wytrzymałość tlenową, czyli tą wytrzymałość długiego czasu. I taki trening możemy robić na końcu jakiejś jednostki treningowej, tak zwane rozbieganie, rytmówki, przebieżki. To jest cały czas wytrzymałość tlenowa do 85%. A kiedy ten próg jest potrzebny? Kiedy ten próg trzeba precyzyjnie wyznaczyć? Trzeba wyznaczyć w tych dyscyplinach, które trwają więcej niż niż półtorej godziny, więcej niż 2 godziny, a przede wszystkim trwają 3, 4, 5 godzin i więcej. Czyli wszyscy triatloniści, ale nie dystans olimpijski, dystans też jest, próg jest ważny, ale przede wszystkim triatloniści, którzy startują na długich dystansach. Tutaj precyzyjne wyznaczenie progu ma fundamentalne znaczenie. To jest najważniejsza sprawa. Precyzyjnie wyznaczyć próg w bieganiu, na rowerze i w pływaniu. Padło wcześniej jeszcze pytanie, znaczy później dzisiaj pytanie, czy zasady określania progu mleczanowego w kolarstwie są dokładnie takie same jak w bieganiu. Tak, wykonujemy taki test, powinien być wykonywany na cyklergometrze, gdzie zaczynamy obciążenie od 30 W, czyli praktycznie nie ma obciążenia, i zwiększamy co 3 minuty o kolejne 30 W. I na koniec każdej trzeciej minuty pobieramy mleczan i sprawdzamy jego stężenie. Wzrost stężenia w dwóch kolejnych wysiłkach o więcej niż 0,5 mmol wyznacza nam próg mleczanowy. I są różne próby wyznaczania tego progu mleczanowego w jakiś inny sposób. Na przykład był dawniej bardzo popularny test Konkoniego. Wyznacza się teraz w oparciu o miernik mocy. To jest moim zdaniem obarczone sporym błędem i trudne do wyznaczenia, bo 60 minut na maksa znaleźć, nie wiem, na torze chyba trzeba by jechać, jest trudno. Tam proponuje się 20 minut na maksa, ale to dalej jest na maksa 20 minut. Najlepiej jest pójść do jakiejś pracowni, gdzie będzie cyklergometr dobrze skalibrowany, gdzie będzie obciążenie w watach będą wiarygodne. Zrobić taką próbę według takiej metodologii, według takiego protokołu. Zmierzyć mleczan, nawet nie musimy parametrów gazowych mierzyć, i wyznaczyć próg mleczanowy, wyznaczyć moc na progu mleczanowym, moc w poszczególnych strefach, i można podejmować trening kolarski w oparciu o tętno i o moc razem, zawsze razem. Nigdy nie trenujemy tylko w oparciu o moc. Tak mogą trenować, jak słyszeliśmy tutaj, zawodowcy, tylko że zawodowiec wie, czuje to, ile miał, kiedy miał próg i może to precyzyjnie określić. Natomiast amator powinien zawsze trenować na tętno i może trenować na moc lub szybkość, którą mamy na liczniku. Ryszard, włączyliśmy się, żeby ci na chwilę przeszkodzić, bo nie wiemy, czy widzisz pytanie, które pojawiło się na ekranie, a mianowicie Bartosz Kwestorowski, świetny pływak swego czasu, a dzisiaj, można powiedzieć, oszalał na punkcie maratonu i stał się maratończykiem zagorzałym. Ma dosyć ważne pytanie, a szczególnie w dobie COVID-19, bo pewnie wielu biegaczy kupiło sobie
tym okresie bieżnie mechaniczne do biegania do domu. I on pyta, czy można wykonać test żołądzia na bieżni mechanicznej z pomiarem zakwaszenia, czy pozwoli to wyznaczyć strefy tętna? Żeby coś było testem, to musi spełniać warunki testu, czyli warunki muszą być powtarzalne dla wszystkich, czyli bieżnia tartanowa, sucha, 400-metrowa i przeprowadzany pomiar mleczanu zawsze w ten sam sposób. Natomiast na bieżni tej takiej domowej, no niestety nie będzie to test. Może to być próba trenerska. Problemem będzie precyzyjne ustawianie prędkości, precyzyjne ustawianie, zwalnianie, potem rozpędzanie bieżni. Można zrobić co innego, mianowicie próbować sobie wyznaczyć, nie wiem, może 3 strefy na określonych. Najpierw trzeba by sprawdzić, przy jakich prędkościach, jakie mamy tętno. Na bieżni będzie tak, że najpierw jak zaczynamy biegać, to tętno nam rośnie, potem przyjdzie taki moment, że tętno się stabilizuje, potem kolejny moment będzie taki, że będziemy musieli trochę zwolnić, bo tętno nam zagwałtownie rośnie. I potem jest stabilizacja i możemy biec na tym samym, z tą samą prędkością, na tym samym tętnie, o ile nie będziemy się przegrzewać. I teraz warto by było zapamiętać, zapisać te wartości już po rozgrzewce i potem spróbować sprawdzić w odstępach, nie wiem, co 2 km prędkości, kiedy zaczynamy się zakwaszać. I to będzie takie z grubsza zrobione. Natomiast no, trudno będzie zrobić taki test na bieżni. Proponuję wyjść na zewnątrz. I teraz chciałbym wrócić jeszcze do pytania tutaj dalej Krzysztofa. 90-93% tętna maksymalnego. O co chodzi? Chodzi o to, że jednym z parametrów, który jest istotny w wytrzymałości, w budowaniu wytrzymałości, to jest maksymalne pochłanianie tlenu, VO2 max. I teraz poprzez trening możemy na to VO2 max oddziaływać. I w jakim zakresie? Od 60% tętna maksymalnego do 93% tętna maksymalnego w tym zakresie będziemy zwiększać nasze VO2 max. Oczywiście na początku, kiedy te wartości maksymalne osiąga zawodnik, kiedy jego serce, mięsień sercowy powoli staje się sercem sportowca, kiedy zaczyna być coraz bardziej sprawne, coraz mocniejsze i swoje maksimum, jeśli chodzi o VO2 max, zawodnicy osiągają w wieku 20 kilku lat, a nawet wcześniej, potem tylko albo utrzymują na tym samym poziomie, albo delikatnie wraz z wiekiem to VO2 max spada. Czyli to 93% to jest taka granica, do której możemy wykonywać bodźce w kierunku zwiększenia VO2 max. Im zawodnik jest mniej zaawansowany, tym małe bodźce wystarczą, czyli od 60 i wyżej, wystarczą do wzrostu VO2 max. Dopiero gdy zawodnik jest zaawansowany, kiedy już nastąpiła pewna stagnacja, możemy spróbować zwiększyć VO2 max poprzez bodźce w granicach właśnie 93% i muszą one być tak dobierane, żeby były skuteczne, czyli dajemy na przykład bieg ciągły, nieskuteczny, to dajemy jakieś interwały, jeszcze mocniejsze, jeszcze szybsze i sprawdzamy, co się dzieje. I tutaj niestety muszę trochę zmartwić wszystkich naszych słuchaczy, że jeżeli już mają długi staż treningowy i trenowali i próbowali już wielu rzeczy, to VO2 max w niewielkim stopniu się zmieni. Natomiast rezerwa może być w technice biegu, rezerwa może być w progu mleczanowym, rezerwa może być w odżywianiu, w regeneracji, w planowaniu treningu. Teraz jest lepiej. Jak cię widzę, to lepiej mi się mówi. I teraz wracamy do kolejnego pytania. Jadłem kolację akurat, więc tak, wolałem nie pokazywać się na tablicy. I teraz tutaj jeszcze pierwsza część pytania. Jak trenować, jeśli mój start docelowy trwa godzinę 20? Więc pierwsza sprawa, godzinę 20 na maksymalnym tętnie, submaksymalnym, pójdzie na pewno, mógł iść Robert Korzeniowski. Pytanie, czy na rolkach zawodnik jest w stanie pójść na submax? Prawdopodobnie tak, skoro to są rolki, nie są może tak energetyczne, nie mają takiego zużycia kalorii jak na przykład chód. I teraz
szybkość na pewno jest niezwykle istotna. W związku z tym musimy trenować w tym obszarze tak, żeby nie degradować progu, to raz, ale dwa, żeby nie degradować szybkości. Czyli jeżeli trenujemy, to we wszystkich tych strefach treningu wytrzymałościowego powinniśmy trenować w odpowiedni sposób. Nie mogę powiedzieć ile, czy 60%, czy 20%. To zależy od tego, jak są wytrenowane u danego zawodnika te poszczególne strefy energetyczne. Czy ma tą wytrzymałość tlenową, czy nie. To mogę dopiero stwierdzić po teście, że na przykład wytrzymałość tlenowa nie jest zrobiona, albo jest zrobiona, a nie ma glikolizy zrobionej. Dopiero wtedy możemy to dalej robić. I teraz mamy ten 40 minut challenge. To tu będziemy cały czas rozmawiać o takim treningu. I teraz czy odwrócona periodyzacja. No więc mamy takiego Krzyśka, który albo naszego Maćka. Odwrócona periodyzacja, czyli wykonujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw zawsze tak uczyli nas, że wykonujemy bazę, czyli wytrzymałość tlenową, potem robimy wytrzymałość specjalną, a potem sobie na koniec robimy szybkość i wtedy już jest ok i startujemy. Moim zdaniem nie jest to dobra kolejność, ta, o której mówiłem. Czy odwrócona periodyzacja ma sens treningu amatora? Ma sens. Każdy trening ma sens, jeżeli jest przemyślany, jeżeli umiemy sobie odpowiedzieć, dlaczego tak robimy i jeżeli będzie na to czas, na zrobienie tej odwróconej periodyzacji. Czyli założyliśmy, że mamy zrobić najpierw siłę i szybkość, bo nasz Maciek jest trochę za wolny i chcemy poprawić jego szybkość na przykład na 100 metrów. Biega 15 sekund, a my chcemy zrobić, żeby biegał 13,5 sekund. No więc, ale czy możemy zapominać o wytrzymałości? No nie, tą wytrzymałość cały czas musimy również robić, tylko na niskich wartościach tętna, czyli 60-75% tętna maksymalnego, stosować różne metody, żeby zawodnik się nie uodpornił, żeby cały czas szedł do przodu, czyli metoda ciągła zmienna, metoda przerywana, jakiś interwał poniżej progu. To wszystko, co spowoduje, że raz, że trening nie będzie nudny, a dwa, że zawodnik będzie się poprawiał. I teraz, czy można zrobić szybkość i potem przestać tej szybkości robić? Też nie. Szybkość musimy robić cały czas. Tylko albo większy nacisk w jednym treningu, mniejszy w drugim, tylko elementy szybkości, na przykład, nie wiem, starty lub ćwiczenia szybkości, bądź trening wspomagający szybkość w formie wieloskoku, skoczności, czy nawet treningu siłowego. Nie wydaje mi się, nigdy tak nie robiłem, żebym robił najpierw jedną cechę, potem drugą i na końcu to wszystko łączył i startował. Nie, nigdy tak nie robiłem i nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie, szczególnie w treningu amatorów, którzy to mają na pewno dużo więcej zaległości, jeśli chodzi o trening, o umiejętności, niż zawodowcy, którzy, mówię o zawodowcach, o zawodnikach, którzy poświęcili dużo czasu na trening, którzy trenowali dużo i długo i mieli czas na to, żeby wszystkie umiejętności poprawić. Ta odwrócona periodyzacja ma sens, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w tej dobie koronawirusa, kiedy mamy ograniczony dostęp do zawodów, kiedy nie musimy się przygotowywać do startów, więc mamy czas na to, żeby sobie poprawić szybkość, ale poprawić szybkość nie poprzez trening, dokładnie trening szybkości, czyli starty, czyli szybkość ruchu, szybkość pojedynczego ruchu, tylko poprzez poprawę szybkości, poprzez poprawę techniki, poprzez poprawę ABC techniki biegu, poprzez wzmocnienie stawu skokowego. Szybkość to jest tak naprawdę, były robione takie badania na bieżni tensomotorycznej, gdzie mierzono czas zetknięcia podłoża, stopy z podłożem. Okazuje się, że im lepszy sprinter, tym krótszy czas zetknięcia z podłożem. Żeby był krótki czas zetknięcia z podłożem, musi być bardzo mocna łydka, musi być bardzo mocne śródstopie, a to wszystko ćwiczymy poprzez technikę biegu, poprzez marsze na płotkach, skoki na płotkach, różne inne ćwiczenia. Poświęcamy na to czas. Szybkość to jest również ekonomika biegu, to jest napinanie odpowiednich mięśni i rozluźnianie innych, czyli koordynacja. I to wszystko możemy również zrobić, a równocześnie zwiększyć
poprzez właściwy trening zwiększyć poziom siły mięśni potrzebnych do poprawy szybkości, czyli mięśni stabilizujących tułów, mięśni, które obudowują kręgosłup, i równocześnie zwiększyć poziom mięśni zaangażowanych w bieg, czyli mięśni czworogłowych. I teraz wracamy znowu do tych przysiadów. Czy robimy te przysiady, czy nie robimy? Ja szczerze nie robiłbym. Ja bym zrobił, robię w ostateczności przysiad, wyskok. Natomiast kiedy miałem możliwość treningu, trenowania w terenie, miałem młodych zawodników, lekkoatletów, wieloboistów, sprinterów, to bardzo mocno wykorzystywałem teren. Jakie są minusy treningu ze sztangą na przykład? Trening ze sztangą, czyli przysiady, jedna z form, rozwija mięśnie biorące udział w sprincie, ale również mięśnie, które przeszkadzają. Ćwicząc przysiady, ćwiczymy tylko przysiady, ćwiczymy mięśnie biorące udział w przysiadach. Natomiast kiedy idziemy na podbiegi, kiedy robimy wspięcia po stromej skarpie na przykład, to ćwiczymy te mięśnie, które biorą udział dokładnie w tym ruchu. To jest wszystko bardzo zbliżone. Dlatego starałem się robić skipy, podbiegi, wieloskoki pod górkę na odcinku 30-metrowym, niedłuższym, jak również potem, bo pamiętacie, że mówiłem siła i ważne, co będzie po sile, jak ta siła będzie ukierunkowana. I potem zawsze robiłem rozbieganie, zbieg po bardzo łagodnym nachyleniu, około 1-2%, na tyle, żeby zawodnik mógł przyspieszyć, ale żeby nie musiał hamować, żeby ta prędkość, którą wytworzył, żeby nie była dla niego za duża, za trudna. I teraz znowu zadacie mi może pytanie, ile takich podbiegów? 5, 10, 20? Ja to robiłem w ten sposób, że wtedy jeszcze nie było pulsometrów, tylko mierzyłem na szyi, kazałem zawodnikom mierzyć tętno na szyi i robili podbiegi. Kolejny podbieg robili, kiedy tętno spadło do 120 uderzeń. Przerywałem wtedy, kiedy to tętno nie wracało do 120. Wtedy przerywałem, to najczęściej było po 5-6 podbiegach. Mówię o zawodnikach nastoletnich i o studentach. Ryszard, przerywałeś, a teraz ja tobie przerwę, jeżeli pozwolisz. Tak. Przerywałeś również, pamiętam, jak opowiadałeś, jak przerywano wyścig koński, rajdy długodystansowe, kiedy koń nie schodził poniżej określonego tętna spoczynkowego, tak. 68, nie mógł wziąć udziału w dalszej gonitwie. Tak, był dyskwalifikowany, to było bardzo ciekawe i ty to samo stosujesz u swoich zawodników, może nie dyskwalifikujesz ich, ale nie pozwalasz im podejmować kolejnych wysiłków, jeżeli spoczynkowe nie spadnie do określonego pułapu, co bardzo mi się podoba, czyli niekoniecznie musimy robić przerwę odpoczynkową na zegar w pływaniu 15 sekund, tylko możemy zrobić przerwę odpoczynkową, aż tętno lub oddech wróci do jakiegoś pułapu, prawda? Tak. I może to być precyzyjniej dzięki temu. Musimy wiedzieć, co chcemy zrobić na danym treningu. Tak. Czy ma być wytrzymałość szybkościowa na przykład i to zmęczenie ma narastać i mleczon ma się kumulować, czy mamy robić czystą szybkość, gdzie zawodnik jest świeży i wypoczęty. Wtedy są długie przerwy i obserwujemy, jak zawodnik się rusza. No właśnie. I teraz tak, mamy takie pytanie od Tomasza Olejnika, który akurat chce zastosować wzór Costilla. Tak, i tutaj. Tak, widzisz to pytanie? Tak, widzę 4, powiedzmy, mamy wynik 4,30, wychodzi nam 70. Do jakiej tabeli możemy odnieść wynik testu, aby wyznaczyć strefy w treningu biegowym? To nie tak. Próba, która mówi o, że zrobił. Wyliczył 70 ml, to tylko mówi o tym, że ma dobre predyspozycje do treningu wytrzymałościowego. Natomiast, żeby wyznaczyć strefy intensywności, to dla nas potrzebne jest tętno maksymalne z tej próby. I wtedy w oparciu o tętno maksymalne z tej próby wyznaczamy strefy. I teraz w zależności od do czego chcemy się przygotować. Jeżeli przygotowujemy się do 5 km, 10 km, czy jesteśmy zawodnikami piłki nożnej, czy tenisa, czy jakichś sportów, które wymagają, nie wymagają ciągłego wysiłku przez długi czas, to wystarczy podział w oparciu o procenty. 80% określamy tą strefę, próg mleczanowy zakładamy 80%,
powyżej to jest strefa mieszana i beztlenowa między 90%. I zaczynamy trenować. Oczywiście nie patrzymy precyzyjnie na próg, bo nie jest nam to potrzebne. My nie musimy degradować włókien szybkich poprzez trening precyzyjnie pod progiem, tylko musimy zachować naszą szybkość, czyli przyrosty, jeżeli robilibyśmy po jakimś czasie znowu test, to przyrosty na wszystkich intensywnościach testu powinny być podobne, czyli poświęcamy tyle samo czasu na strefę tlenową, tą powyżej 60%, trochę tyle samo na strefę wyżej i na strefę submaksymalną i maksymalną. Na tej strefie koncentrujemy się w okresie przedstartowym, kiedy chcemy już złapać formę, kiedy chcemy podnieść nasze możliwości beztlenowe i kiedy będziemy za chwilę startować. Pytanie od Jarka Pietrzkiewicza. Czy jesteś za wyznaczaniem progu do tętna maksymalnego, czy tak jak zaleca Frey w kolarstwie, wyznaczania stref od progu, aby poprawić VO2 max i ile zalecasz czasu w treningu spędzać powyżej progu, aby poprawić się na ciężkich podjazdach? Ja nie jestem zwolennikiem dzielenia stref aż tak bardzo precyzyjnie, dlatego że robiłem to kiedyś, trenowałem kolarstwo górskie, miałem grupę swoją, którą testowałem praktycznie co 2 miesiące przez kilka lat i takie wyznaczanie było bardzo uciążliwe i nie było potrzebne. Najważniejsze było wyznaczyć próg mleczanowy, moment kiedy się zaczynam zakwaszać i trening do 3 milimoli. Tam, gdzie jeszcze są przemiany tłuszczowe, spowolnione, ale nie są zablokowane. I potem 7 milimoli. Natomiast poprawianie VO2 max nie zawsze ma sens, bo nie zawsze go poprawimy. Jeżeli już jesteśmy w treningu, który trwa, nie wiem, kilka lat, to jest małe prawdopodobieństwo, że to nasze VO2 max w istotny sposób wzrośnie, żeby poprawić nam nasze możliwości. Myślę, że ja robiłem to w ten sposób, co mogę zaproponować, żeby poprawić, jeździć lepiej na ciężkich podjazdach. Trzeba mieć rezerwę mocy, czyli poprawić moc na progu i to można zrobić poprzez trening tuż pod progiem, precyzyjnie wyznaczyć próg i trening tuż pod progiem na przełożeniu takim deptanym 60-70 obrotów na minutę i na siedząco, bądź jak to kolarze mówią w korbach, czyli na stojąco, kręcić i sprawdzać cały czas będąc pod progiem. Przyjdzie taki moment, że nie będziemy reagować, że te nasze czasy podjazdu nie będą się zmieniały. Trzeba zmienić bodziec. Wtedy albo zacząć robić na przykład bardzo krótkie i bardzo mocne na twardym przełożeniu przyspieszenia, żeby zwiększyć moc mięśni i potem znowu łagodnie wejść na podjazd. Znowu depnąć bardzo mocno, kilka obrotów dosłownie, 10 obrotów korby na bardzo twardym przełożeniu i potem znowu wejść na miękkie, ale cały czas pod progiem. I jeżeli wypracujemy sobie tą moc, na przykład, nie wiem, 300 W, to potem jeżeli będziemy na ciężkim podjeździe i będziemy generować 200 W, no to wtedy możemy sobie bardzo spokojnie jechać. Mamy jeszcze 100 W zapas mocy. Ale jeżeli na podjeździe będziemy generować 350, 400, no to jest duże prawdopodobieństwo, że wyjedziemy na górę, no i niestety noga się zakwasi i zanim to wszystko zutylizujemy, no to już nam odjadą. No i tak to wygląda. Ryszard, kolejne pytanie. Adam Kopacz. Czy w przygotowaniach do bardzo długich biegów górskich skupić się na niebieskim zakresie i tętna i dopiero w okresie przedstartowym wejść na zielony? Czy jednak robić trening taki jak do maratonu? To znowu jest pytanie, ile czasu, do jakiego czasu się przygotowujemy? Czy przygotowujemy się do maratonu na 2:10? Czy przygotowujemy się do maratonu na 4 godziny? To są różne treningi. Czy bieg górski trwa 2 godziny, czy trwa dużo dłużej? I będę dalej wierny swojej zasadzie, że wszystkie cechy staram się robić równocześnie. Czyli jeżeli start w biegach górskich będę miał za 3 miesiące i wiem, że w biegu górskim ważne są mięśnie czworogłowe, podejście, podbiegi, ważna jest łydka, to teraz muszę przygotować te nogi
do tego, co będzie za 2 miesiące. Czyli muszę w jakiś sposób zrobić siłę mięśni czworogłowych, na przykład poprzez, jestem zwolennikiem robienia siły dynamicznej poprzez wyskoki, podskoki, zeskoki w głąb. Siła maksymalna to jest, jej nazwa nie bierze się z obciążeń maksymalnej, tylko bierze się z maksymalnego napięcia mięśnia, które powinno zostać wytworzone w trakcie. Więc możemy to robić poprzez maksymalny ciężar, ale również poprzez na przykład zeskok w głąb. Mięsień, który się rozciąga, jest ćwiczenie ekstensywne, które rozciąga mięsień, jest bardziej efektywnym, jest efektywniejsze niż kiedy mięsień pracuje koncentrycznie. I to planując sobie, robię w ten sposób siłę i potem w miarę przechodzenia do okresu startowego przechodzę do środków specjalnych, czy na przykład podbiegów krótkich, dłuższych podbiegów, wspięć i znowu muszę sobie sprawdzić zapas mocy, rezerwę tętna zrobić w trakcie podbiegów i na tyle znać organizm, żeby wiedzieć, że jeżeli jest stromy, mocny podjazd, to ja nie mogę tam wyjść na przykład na swoje tętno 90%, bo za chwilę mi zabraknie. Za chwilę zablokuję przemiany tłuszczowe, wyczerpię glikogen, nie będę mógł dalej biec. Trzeba by się bardzo precyzyjnie przygotować, jeśli chodzi o tętna, podejścia, odpowiednie kąty nachylenia i znać po prostu swój organizm. I w trakcie biegu biegać cały czas pod kontrolą tętna i kontrolować to, co się wcześniej robiło i porównywać do tego, co jest na trasie. Ryszard, wydaje mi się, że mamy dwa podobne pytania. Ja spróbuję je zadać w taki sposób, przedstawić je, żebyś mógł udzielić jednej odpowiedzi. Bartek Krygier pyta, czy pływacy powinni robić trening jump koszykarski na skoczność, dynamikę i reakcję, żeby poprawić pierwsze 5 metrów w pływaniu, no nie wiem, 5 metrów to jest sam poślizg chyba pod wodą u sprintera typu dresel. Czy ktoś wspominał o wyskoku dosiężnym dresela? Ktoś wspominał o wyskoku dosiężnym dresela, to był Maciej Bonecki oczywiście w stosunku do topu trzech zawodników najlepszych w NBA i skakał wyżej niż oni. Wielu pływaków ma rezerwy w skoku, tak ocenia Bartek Krygier, a Wojtek Kobylarczyk, który uwielbia przesiady, szczególnie przesiady ze sztangą i pewnie dlatego zmartwił się trochę, że powiedziałeś, że ten przysiad pływakowi nie do końca musi być potrzebny, a może nawet niektóre mięśnie, które rozbudowują się przy przysiadzie, mogą temu pływakowi przeszkadzać. Pyta, czy start i nawrót w pływaniu siadać czy nie siadać, robić półprzysiad sportowy czy cały. Ja wiem, że to są pytania bardziej dla biomechaników niż fizjologów, ale ty z pewnością miałeś do czynienia i z kolarzami i ze sportami różnych dyscyplin i pewnie odpowiesz na te pytania. Pierwsza sprawa to nie wiem, nie mam takiej wiedzy, na ile wyskok u pływaków i skok ze słupka, ta moc odbicia ma wpływ na wynik końcowy. Czy to jest 1%, czy to jest 2%, czy jeżeli to jest poziom światowy, to właśnie ten 1%, ten ułamek procenta może mieć wpływ na końcowy wynik, czyli warto. A teraz jak to zrobić? No więc kiedyś w zamierzchłej przeszłości, jeszcze w liceum grałem w siatkówkę i miałem obsesję na punkcie wyskoku i robienia różnych ćwiczeń, które miałyby spowodować wyskok i robiłem to. Natomiast później, kiedy byłem już trenerem lekkiej atletyki, to lekkoatletyka jest tą dyscypliną, która weryfikuje nasze metody treningowe, bo tam jest szybciej, wyżej, dalej. Znowu metodyka robienia skoczności, no więc masa mięśniowa, objętość, przekrój poprzeczny mięśnia, aktywizacja ilości włókien mięśniowych i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy masa mięśniowa, budowa masy mięśniowej u sportowca, pływaka czy skoczka jest konieczna? Moim zdaniem, jeśli chodzi o kończyny dolne, no u pływaka, no nie sądzę, jeśli to nie jest klasyk, nie jest to żabkarz, tam z tego co wiem, to napęd nóg to jest 30%, natomiast reszta to jest góra, to są ręce. Jeśli chodzi o odbicie, jeżeli nie mamy odpowiednich proporcji uda do podudzia, to trudno nam będzie zrobić dobrą skoczność bez rozbudowy mięśnia czworogłowego. Czy robić przysiady? Ja bym zaczął tradycyjnie, czyli sprawdzian, wyskok dosiężny na platformie albo najprostszy sposób przy ścianie i potem rozplanowałbym sobie trening. Albo z lekką sztangą sprawdziłbym pik mocy, czyli
trzeba by wyznaczyć strefy mocy, to od razu powiem, jak to zrobić. Na przykład robię sobie 5 przysiadów na czas z ciężarem 50% mojej masy ciała, czyli przykładowo 40 kg. I zrobiłem to 5 sekund. I teraz dodaję jeszcze jedną sekundę, czyli zostaje mi 6 sekund na wykonanie 5 przysiadów. Dokładam obciążenie 50 kg i robię przysiad zawsze na tą samą głębokość, czyli nie głębiej niż, żeby uda były równolegle do podłoża, robię to pół przysiad, żeby był kąt prosty w stawie kolanowym. I z tyłu pod pupę daję jakiś znacznik, żebym go dotknął, żeby ta głębokość była zawsze taka sama. I mierzę czas. Kolejny zrobiłem w 5,5 sekundy. OK. Dokładam kolejne 10 kilo i zrobiłem w 6,5 sekundy. Czyli przekroczyłem o pół sekundy ten czas. Czyli poprzedni wynik był moim pikiem mocy. Czyli uzyskałem wygenerowałem najwyższą moc przy danym ciężarze ciała. I to traktuję jako 100% ciężaru. I trenuję potem odpowiednio 60, 70, 80% tego ciężaru, który był pikiem mocy. Potem staram się to wszystko rozskakać w jakiś sposób. Robię różne kombinacje, żeby sprawdzić, czy mój wyskok się poprawi. Tak jak możemy mieć wątpliwości, czy przesadna duża ilość przysiadów w lekkiej atletyce czy w pływaniu niekoniecznie musi nam pomóc, tak myślę, że w kolarstwie te przysiady mogą być bardzo istotne. I Ryszard Wojciechowski pyta właśnie, czy w treningu kolarskim te przysiady będą potrzebne, bardziej potrzebne niż w innych dyscyplinach. W jakim kolarstwie? Czy w torowym, gdzie nogi są rzeczywiście potężne? I Ryszard Wojciechowski jest triatlonistą, więc pewnie tu chodzi o indywidualną jazdę na czas. No więc już mówię. Tak jak już wspominałem, nie wiem, w którymś naszym podcaście, że kiedyś sam jeździłem jako kolarz górski i chciałem zobaczyć, czym się różnią ci najlepsi kolarze od takich amatorów, jakim ja byłem. I wystartowałem sobie w Mistrzostwach Europy Mastersów w Szpindlerowym Młynie w kolarstwie górskim. I popatrzyłem na tych kolarzy, którzy tam stanąłem wśród nich. Byli tak, albo wysocy, szczupli, albo niscy, krępi z potężnymi udami. Wysocy, szczupli, odpowiednie dźwignie. Czyli mówiłem o stosunku podudzia do uda. Jeżeli to udo w stosunku do podudzia jest długie, to zawodnik nie potrzebuje generować dużo mocy na pedał przez mięśnie, żeby uzyskać określony efekt końcowy nacisku na pedały. I teraz, jeżeli będziemy robić przysiady, to może się zdarzyć, że te mięśnie nam urosną. Czyli stracimy VO2 max, zmniejszymy nasze VO2 max, bo będą grubsze nogi, więcej mięśni. Można inaczej to zrobić, uaktywnić włókna mięśniowe, zwiększyć ilość aktywnych włókien mięśniowych. Czy ja robiłem kiedyś przysiady? Tak, robiłem. Na początku okresu przygotowawczego w zimie próbowałem robić przysiady, ale jakie są minusy robienia przysiadów? Obciążona jest rzepka, więzadło mięśnia czworogłowego jest, rzepka jest wpleciona w więzadło mięśnia czworogłowego i ono się przyczepia tam pod kolanem. I teraz jeżeli robimy przysiad, to rzepka dociska tutaj do kości udowej i wyciera się. Trening w kolarstwie pod górkę, na twardym przełożeniu również powoduje chondromalację, czyli zużycie rzepek. I teraz po iluś tam latach takiego treningu dojdzie do sytuacji, że no niestety mamy trzeci czy czwarty stopień chondromalacji, no i niestety. Ja robiłem sobie kiedyś, kolana mnie właśnie też zaczynały boleć i zrobiłem sobie USG kolan, żeby sprawdzić ten stopień chondromalacji, no i patrzyłem tam opis w tym miejscu, drugi stopień, trzeci i czwarty. Poszedłem do mojego zaprzyjaźnionego doktora Stasia, mówię mu, no tutaj mam czwarty stopień, mówię, Stasieńku, ale powiedz mi, to jest w skali 10-stopniowej. Nie, Rysiu, w skali 4-stopniowej. Także Ryszard, przestrzegam przed takimi... Tak, Ryszard, zwracam się tutaj do Ryszarda Wojciechowskiego. Ty już nie masz 20 lat, więc uważaj na ten stopień chondromalacji. Chondromalacji, żeby się nie okazało, że masz piąty. Żeby się nie okazało, że masz piąty i zostało ci tylko pływanie. Ryszard, serdecznie cię pozdrawiamy. Jarek Pieczkiewicz ma drugie pytanie. Wydaje mi się, że to jest takie pytanie, na które... Nie ma odpowiedzi, ale ty, Ryszard, jako wybitny specjalista, nie ma, jednak nie ma. Ile razy można podczas wyścigu, aby nie odpaść na przykład od grupy?
Był kiedyś, ja oczywiście będę wyglądał jak dinozaur, kiedy będę mówił o nazwiskach, których pewnie nie wszyscy pamiętają, a pewnie może Wacek z Karol pamięta, bo z Wackiem Wacek opowiadał, jak to było, kiedy jako pierwsi kolarze mieli polara do pomiaru tętna i to było tak, że była jazda drużynowa na 100 km. Czterech zawodników jechało na Igrzyskach Olimpijskich. Trenerzy jechali w busiku i mieli na podglądzie, na ekranie, mieli tętna zawodników i zawodnik wychodził na tętno maksymalne i dostawał informacje do słuchawki, kiedy ma zejść ze zmiany. I między innymi byli zawodnicy, którzy potrafili 4-5 minut jechać na tętnie maksymalnym, ale to byli wybitni zawodnicy. Natomiast przeciętnie to jest 2-3 minuty. I teraz znowu pytanie, ile zawodnik może utrzymać powyżej progu? To wszystko zależy od tego, czy ma organizm, który potrafi utylizować tak szybko mleczan, czy ma sprawną wątrobę, która zutylizuje mleczan. I byli zawodnicy, którzy był taki zawodnik, który się nazywał Spruch. Nie wiem, czy znacie, myślę, że się nie obrazi. I ja to usłyszałem właśnie od doktora, z którym współpracowałem w MTB, który mówił, a on pracował też z kolarzami na szosie, że Spruch potrafił skoczyć, depnąć, pociągnąć cały peleton i za chwileczkę zszedł, odpoczął i po kilkunastu minutach był czyściutki, bez kwasu. A byli tacy zawodnicy, którzy zaciągnął peleton, zakwasił się, no i niestety strzelił z koła, jak to kolarze mówią, no i musiał odpaść. Można wytrenować te zdolności, ale ile razy, jak to trzeba czuć? Po prostu kolarz czuje to w mięśniach, w czworogłowym, czy noga podaje, czy jest już pusta, czy jeszcze pod nogą jest i można depnąć. Trzeba po prostu sprawdzać. Właśnie, trzeba być pewnym, że jak się zakwasimy, to będziemy potrafili jeszcze raz się zakwasić, żeby móc podjąć rywalizację, ale pewnie i najlepsi czasami potrafią się oszukać, prawda? Wydaje im się, tak, że jeszcze tak. Raz dadzą radę, a tutaj nie. Ania Wnuk pyta, czy lekarz, który stwierdził u ciebie chondromelację. To był doktor Stanisław Machowski? Tak, to był Stasiu. Stasiu, z którym pracowałem przez wiele lat w Legii, a Stasiu ma doświadczenie, powiem, myślę, że się Stasiu nie obrazi, powiem o jego, że tak powiem, kwalifikacjach. Mianowicie było to jakiś długi weekend. Pojechaliśmy ze znajomymi i chcieliśmy zagrać w siatkówkę. Ja oczywiście jestem po specjalizacji z piłki siatkowej, jestem trenerem siatkówki, tak a propos. No mówię, ja nie zagram. Człowiek orkiestra. Tak, ja nie zagram. No i przy takim ruchu, przy odbiciu, coś mi chrupnęło w barku. Myślę, no nie mogłem ruszyć ręki. No więc to był długi weekend, ale pojechałem szybko na jakiś tam rezonans i taki to był jedynie dostępny, to był stary pan ginekolog i mówi, coś tam sobie pan naciągnął, ale to nic panu nie powinno być, może coś tam przejdzie jakoś. Poszedłem, ale oczywiście nie dawało mi to spokoju, poszedłem do tutaj kliniki doktora któregoś tam i mówi, nie, złamana. Złamana ręka, to jest uszkodzona, operacja i tak dalej. No więc zadzwoniłem do Stasia i mówię, Stasieńku, przy takim ruchu właśnie coś mi tu, nie, na pewno nie jest złamana. No więc poszedłem do tej kliniki, odebrałem wyniki, rezonans, USG, wszystko. No oczywiście nie jest złamana. Stasiu przez telefon tylko powiedziała mu, co jest. A czasami jest tak, że mówię, Stasieńku, ja z tobą tylko porozmawiam przez telefon, już się lepiej czuję. Najważniejsze, że lekarz, żeby cię wysłuchał i z racji doświadczenia i wiedzy udzielił ci jakiejś wskazówki i od razu przychodzi. Pamiętam, jako 13-letniemu chłopakowi robił mi zabieg na wrastający się paznokieć w nodze. Wtedy, pamiętajcie, tego znieczulenia nie było tak powszechnego i tak skutecznego, jak jest dzisiaj. Ale to jest chirurg wspaniałej ręce, tak, i robił te zabiegi po prostu bezboleśnie. No naprawdę, tak, on, naprawdę wspaniały. On jest właśnie a propos chondromalacji, raz na rok, raz na 2 lata chodzę do niego i wstrzykuje mi jakiś kwas hialuronowy, zawsze ma tam jakieś najnowsze osiągnięcia medycyny, wstrzykuje mi to w kolana i to zawsze na rok powinno wystarcza i nie bolą mnie, mogę dalej jeździć na rowerze i czasami jeszcze biegać. Ryszard, aż się boję, bo mamy pytanie od Marka Grockiego. Ja nie potrafię go przeczytać, a co dopiero zrozumieć, już pokazuję. Żeby założyć, że tak będzie, że to będzie próg mleczanowy, to nie wiemy, jaka była wartość spoczynkowa przed odcinkiem.
czy było 1-2, a potem 2-8, to już na pewno nie jest próg mleczanowy. Z mojego doświadczenia zrobiłem również sporo testów na cyklergometrze. Próg mleczanowy u kolarzy jest na poziomie 1,7-1,5, rzadko powyżej 2. I to 2,8 i 3 to już jest ta strefa w granicach 90% tętna maksymalnego i nie uważam, żeby to był próg mleczanowy. Trzeba by było zrobić test o narastającej intensywności co 3 minuty, oznaczyć tam próg mleczanowy, a potem zrobić ewentualnie test weryfikujący, który by wyglądał w ten sposób, że na przykład 30 minut to jest, 20 powinno wystarczyć. 20 minut jadę na określonej mocy, tej, którą wyznaczyliśmy, sprawdzam mleczan przed i po. Potem ewentualnie, jeżeli mleczan nie będzie rósł, to mogę na kolejnym wysiłku podnieść o powiedzmy 20, czy 15, czy 10 watów, o 20 watów i przejechać z wyższą intensywnością kolejne 20 minut, tylko wcześniej musi być długa przerwa i sprawdzić, czy mleczan wzrasta, czy nie. Jeżeli to jest powyżej progu, to mleczan powinien wzrosnąć wyraźnie, o przynajmniej 1 czy 1,5 milimola. Nie uznałbym tego za próg mleczanowy. Lifestyle and more. Much more. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Suchy Tor Broadcast. Powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast.